Cześć, witajcie, jestem Matus i witam Was w pierwszym kontrakcie na moim kanale. Na sam początek chciałbym Wam powiedzieć, że jeśli film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, a za 3000 łapek w górę będzie kolejny odcinek z jakichś kontraktów. Coś fajnego znowu wymyślę, bo te kontrakty będą troszkę inne, takie... Zobaczycie zresztą sami. I słuchajcie, niedawno w CS-ie dodali tą nową skrzynkę Revolver Case i jest skin R8 Revolver Fate. To jest nasz dzisiejszy cel, od razu Wam mówię. Jestem tutaj na tej stronie, gdzie są pokazane wszystkie bronie. I teraz tak, będę robił kontrakt z broni ze stat trackiem, więc ceny te nie są aktualne, znaczy te są. To jest cena broni ze stat trackiem, to jest cena bez. I słuchajcie, postanowiłem, że kupię sobie trzy te autolamy w stat tracku oczywiście. One kosztują 11,50, coś takiego. Więc trochę na nie... Trzy kupiłem, więc wydałem 30 coś tam euro ponad na same te autolamy. I do tego kupiłem 7 skinów z kolekcji Chroma 2. Czyli tutaj są te skrzynki z Chromy. I kupiłem 4 Famase Jean i 3 Galile Echo. Więc teraz co nam może dropnąć? Słuchajcie, R8 Revolver Fate. I to jest nasz główny cel. W stanie przetestowanym w boju kosztuje on 106 euro. W stanie lekko używanym 114, a factory new 359 prawie. Więc to jest naprawdę kozak suma. No i mamy też M4, tą nową, Royal Paladin. Akurat tą M4 gram, więc też nie byłoby najgorzej, jeśli by ona wydropiła. Chociaż przetestowana w boju kosztuje 60 euro, ale lekko używana kosztuje już 128. Factory new kosztuje 304, ale wątpię, że to nam wyleci, więc o tym nawet już nie mówię. No i teraz... Co mamy jeszcze za szansę wydropić? Mamy Maka 10 Neon Rider, który lekko używany kosztuje 11 euro, Field Tested kosztuje 6 euro, a Factory New 23 euro, więc Mak to jest najgorsze, co by mogło być. To bym był tak stratny, sprzedałem w ogóle prawie wszystkie swoje takie lepsze skiny, żeby zrobić ten kontrakt, więc docencie to łapką w górę, jeszcze raz przypominam. No i może nam też wypaść M4 Ednes Hyper Beast, ale Field Tested ta M4 kosztuje 45 euro, lekko używana kosztuje 78, więc jeszcze by to uszło, a Factory New 341, ale tak jak mówiłem, już nawet o tym nie myślę. Wszystkie skiny, które ja będę używał do kontraktu, są field tested, więc może nam wylecieć ten minimal wear. No i liczyłbym tutaj na ten Revolver Fate minimal wear za 144 euro w stanie lekko używanym. To by był mega, to by było kontrakt udany przez życie, kontrakt udany po prostu. Bym był wtedy ponad 100% na plus, ale dobra. Zobaczymy, czy nam się to uda. Widzimy się w CS-ie. No dobra, słuchajcie, mam już te skiny. Jak widzicie, 3 te autolamy, 4 Famase Jean i 3 Galile Echo. Tak więc jesteśmy przygotowani na kontrakt. Jak widzicie, w sumie poza kosą, którą gram, którą za niedługo gdzieś pewnie wjadę, mam tylko te skiny, no tutaj jakiś kałach i tak dalej. Reszta to już jest syf. Więc proszę Cię, Gaben, doceń to, co właśnie robię. Użyj z kontraktem. O, sprzedaj, kliknąłem. Ja nie wiem, co ja właśnie robię w tym momencie. No, nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem po prostu. Boję się. I nie wiem, jak to. Nie wiem, jak to będzie, ziom. No i dobra. 3 autolamy. Błagam, rewolwer to jest najbardziej gówniana broń w tej grze. Ale ten, proszę, o ten skin. To jest mój pierwszy kontrakt, taki większy. Powiem wam, że robi się ciekawie. Co tu sobie, nie wiem, magazyn może zrobimy, magazynek taki, o. Tak wygląda magazynek. To są jakieś bronie, nie? Coś takiego. To jest rewolwer. Nie wiem, zróbmy sobie taką lunetę tutaj. To wiecie, to odstaje. To się wysuwa, wkłada się broń, to znaczy naboje. Tu sobie zrobimy rączkę taką. Tak. I tu jest lufa. Tu. Boom. Jest 11 grudnia 2015. Zapamiętajcie tą datę, bo tutaj się wzbogacę, tu się podpiszemy, Mateusz, żeby było ładnie. Dobra, i tu
unikamy ceł, a ja napiszę, że chcę R8. R8 Revolver Fate, lekko używany, proszę. Albo lekko używany M4. Mamy 50% szans, że dropnie nam coś fajnego i 50% szans, że dropnie nam ten skin z Chromy 2, czyli gówno. Wysyłamy kontrakt, zamazujemy to. Oczywiście tak każdy youtuber robi, dlatego ja też tak muszę robić. Ale ja się boję. Błagam. Błagam. Rewolwer! Mamy to! Rewolwer, grabien, stat track. 25% szansy na niego było. I teraz... Oby to był lekko używany. On jest taki trochę... Tutaj jest podrapany, tu trochę też, ale... Lekko używany! Proszę bardzo, tak się robi biznesy w CS-ie. Słuchajcie, za to coś łapka w górę się należy. 3000 łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Piękne, piękne. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć.